Drodzy, parafrazując znane powiedzenie, nie każdy, kto zasiądzie przy organach, automatycznie staje się dobrym organmistrzem, chociaż oczywiście na potrzeby tego odcinka moglibyśmy stworzyć takie pozory, ale potem, będąc gdzieś, ktoś powiedziałby: zagraj, sprawdzam i wyszłaby katastrofa. Zresztą w życiu w ogóle potrzebujemy takiego słowa sprawdzam, potrzebujemy słowa, które dawałoby nam pewien dowód, czy coś, co dawałoby nam dowód, świadectwo prawdy, tak moglibyśmy powiedzieć. Kiedy kupujemy mieszkanie, kiedy kupujemy samochód, no to oczywiście sprawdzamy wszystkie parametry, sprawdzamy, czy nie jesteśmy naciągani, po to, by być pewnym, że to, w co inwestujemy, jest rzeczywiście warte tego. Nie dziwmy się więc, że kiedy Chrystus zaczął głosić dobrą nowinę, kiedy ludzie zaczęli za Nim chodzić, wielu zaczęło sobie zadawać pytanie, kim On jest. Zaczęły się też pojawiać pytania dotyczące tego, jak udowodni to, że jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Przecież nawet Jan Chrzciciel w chwili zwątpienia w więzieniu przysyła do Chrystusa swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy też mamy oczekiwać kogoś innego? Sytuacje, które powtarzają się na kartach Ewangelii ludzi, którzy chcą mieć jakiś dowód, chcą sprawdzić, czy rzeczywiście Chrystus jest tym, za kogo się podaje albo za kogo ludzie go uważają. Tekst, który dzisiaj mamy, jest, można powiedzieć, takim tekstem, który mówi: sprawdzam, jaki dowód nam, jaki znak nam pokażesz, że rzeczywiście jesteś tym, za kogo się podajesz. I można by powiedzieć, że w kontekście tego wszystkiego nie ma w tym nic dziwnego, ale tak naprawdę myślę, że ten tekst jest troszeczkę inny, bo zadaje pytanie też o granice tej prawdy, o granice znaków, o granice świadectwa, bo przecież człowiek ma taką zdolność, że potrafi rzeczy doprowadzić do absurdu, na przykład kupując złoto, bo od niego tak troszeczkę zaczęliśmy, można zadać sobie pytanie, czy próba jest rzeczywiście taką, jaka jest wbita na obrączce, czy na jakimś innym kawałku metalu, bo przecież zawsze można zadać pytanie, czy ktoś właściwie to ocenił, a potem można zadać sobie pytanie o to, czy ten ktoś rzeczywiście właściwie to sprawdził i tak dalej, i tak dalej. I nasz dzisiejszy tekst jest takim tekstem, bo przecież kiedy przeczytamy sobie wcześniejsze fragmenty Ewangelii Jana, to ci ludzie, którzy zadają Chrystusowi to pytanie, którzy oczekują tego świadectwa, tego znaku, to są ludzie, którzy poszli za Nim, bo Jezus uzdrawiał, poszli za Nim, dlatego że Jezus nakarmił 5000 osób. Byli świadkami wielkich znaków, byli świadkami wielkich cudów, ale kiedy ich osobiście coś dotyka, odwracają sytuację i mówią: udowodnij to, że jesteś tym, który miał przyjść. I patrząc na nasz dzisiejszy tekst, można zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało, dlaczego ci ludzie tak reagowali, co nimi kierowało, ale to nie jest istotne, bo tak naprawdę ten tekst stawia to pytanie nam. Jakich znaków, jakich cudów, jakich dowodów my dzisiaj potrzebujemy, by zrozumieć, że Chrystus jest tym, który przyszedł dla nas, który uczynił nas dziećmi Bożymi, który uczynił nas współdziedzicami Królestwa Bożego. Dlatego nie spoglądajmy na ten tekst z perspektywy historii tego, co było, ale stańmy dzisiaj my w perspektywie tego pytania. Tak naprawdę, czego my dzisiaj potrzebujemy, czego oczekujemy od Chrystusa, czy przypadkiem nie jesteśmy takimi samymi ludźmi, którzy pomimo dowodów, pomimo cudów, ciągle na nowo zadają pytanie: udowodnij to, że jesteś tym, który miał przyjść.